Wielkopolskim, a dokładniej na Warmii w Kurzętniku, bo to właśnie to miejsce będziemy dziś Państwu pokazywać z różnych przestrzeni i z różnych oblicz. Jeżeli chodzi o to, co to jest za miejscowość, na pewno jedno jest pewne. Jest niesamowicie malownicze, otoczone rzeką Drwęcy i będzie też oczywiście podczas tych naszych spotkań takie miejsce, w którym będziemy sobie rozmawiać o tym, jaka ta pogoda będzie. I uwaga, chcę Państwu powiedzieć, że ten dzień będzie dniem arcy ciepłym, bardzo upalnym i praktycznie bezdeszczowym. Także dbamy o siebie i korzystamy z głową. Rozpoczynamy przegląd regionów i oczywiście klasiko, startujemy od północy. Będzie wciąż upalnie, nieco więcej deszczu się pojawi, ale tak czy siak to kolejne bardzo pogodne dni. Oczywiście o szczegółach pogodowych jeszcze będę Państwu opowiadać, ale nie tylko. Sporo ciekawostek przed nami, na przykład w kolejnym wejściu dowiemy się, cóż to jest za miejsce, co jest za wieża. Bądźcie z nami, do zobaczenia. Piękny dzień dobry, drodzy Państwo. Przez cały czas jestem w Kurzętniku. Za moimi plecami wieża widokowa. I tak jak obiecałam, tak się właśnie stanie. Za chwilę wyjaśnimy, cóż to jest za wieża i co to jest dokładnie za miejsce. Ale najpierw czas na prognozę pogody. Prognozę, która jest wybitna od samego rana. Wszędzie świeci słońce, wszędzie jest bardzo pogodnie i praktycznie wszędzie bezchmurnie. Dzień dobry, witam. No i można też powiedzieć, rycerz. Co robisz, rycerzu, w tym miejscu? Co robisz, tak? Na Pewskim. To tutaj prawdopodobnie 10 lipca nasz król Władysław Jagiełło w drodze szlak kupców, szlak bursztynu. Inną hipotezą jest to, że palił się święty ogień i kurzyło się. Kiedyś nie dymiło się, tylko się kurzyło. I może od tej nazwy. I to jest naprawdę kawał historii. I tak jak widać, to jest tylko taki zalążek, ażeby dowiedzieć... Wycieczkę. Oczywiście, że tak. Wyjaśnię wszystko. Rycerzu drogi, dziękuję. Ależ proszę bardzo. A my się nie żegnamy. Mówimy do zobaczenia. Bądźcie z nami koniecznie. Dziękuję jeszcze raz. Dzięki. Dzień dobry Państwu, dziś zdobywam szczyty. Jestem na wieży widokowej w Kurzętniku. Stworzenie tej konstrukcji to była istna praca rzemieślnicza. Sięga 35 metrów wysokości. Zwiedzanie jej trwa około półtorej godziny i okraszone to zwiedzanie jest mnóstwem ciekawostek historycznych właśnie z tego regionu, właśnie z tego miejsca. Drodzy Państwo, pokazujemy Państwu kawał poważnej, potężnej historii, ale jest również... Będę Państwu o wszystkim opowiadać w miejscach i bardzo słonecznie rozpoczynamy. Fundują, tak jak widać, przeróżne doznania. Pięknie. Dobry Państwu, my cały czas znajdujemy się na terenie ruin Zamku Krzyżackiego w Kurzętniku. Do samego rana, do samego wieczora pracują, ale ta praca jest wykonywana bardzo powoli i można by uznać, że jest dość relaksująca, więc może to dobrze. Jest relaksująca? A teraz kilkukrotnie się dziś widzimy, więc nie uciekajcie. Paki, ja się nie wtrącam. Wtrącę się jedynie do jednej rzeczy, do prognozy pogody, bo mam tu trochę do powiedzenia. Słuchajcie, będzie bardzo gorąco. Będzie na południu i w centrum, im bardziej na północ, tym temperatura niższa, ale w dalszym ciągu ciepło. Drodzy Państwo, korzystajcie z tej pogody, bo jest przepięknie, ale oczywiście z głową, nakrycie głowy się przyda, dużo, dużo wody i SPF-y też koniecznie, czyli filtr z kremem. Pogodowo to na tyle, ale my się jeszcze widzimy. Do zobaczenia.